Cześć wszystkim! Znowu Polo 7, dalszy ciąg Amayui Castle Meister. Dobra, mniejsza o to. Kiedyś z nimi pogadamy. Idziemy tutaj. Coś ciekawego nas tu czeka. Teraz już na pewno. Ciekawe, co to oznacza? O, chyba w końcu doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Nie wiem, co to może oznaczać, Fia. Znaczy wiem, ale udaję, że nie wiem. O, Karina, co ty robisz? Tak! Tak! Kolejny niewolnik na naszej armii Pokemonów. Gdzieś tu się czai. Już się chyba przyzwyczaiłaś. Tak! Może to ten niebieski, który nam uciekł za pierwszym razem. Tym razem na pewno uda się bez walki. Już to przećwiczyliśmy, prawda, Fia? Sayur. Ta, na pewno. Yuki-chan, Yuki-chan, kawaii, kawaii, Yuki-chan. Enmusubi no kami-sama ga asobi ni kita yo. O. Kurczę, jak ostatnie życzenie. To nie jest ten, który nam uciekł. O, wypraszam sobie, może jesteśmy... Że jesteśmy kapitalistami, ale nie złodziejami. Dlaczego Fia ma przepraszać swoich niewolników? Jani.
挨拶は済んだし、もう帰っていいよ。Nie, najpierw musimy cię zniewolić. Ono nioi. Shitteru. A, czekajcie, Karina zaraz robi coś głupiego. Ara, anata mo yoiki janai no. Douste konna tokoro ni? Yatte miru. Yu. Nie na wszystkich to działa. Ikinari dakitsuku nante shitsurei ne. Gomen nasai. Okotta. Dou yara onaji kentoku mitai ne. Bikubiku shichatte. Kawaisou na ko ne. Kono warui toukutsusha tachi ni muriyari tsurete korareta no ne. Atashi ga tasukete ageru wa. ではなんとでも言えちゃうものね。じゃ、確かめさせてもらおうっと。うん、フィア。よし、それじゃあ、ラペまでしてやるぞ。あ、tym razem miało się udać bez petinka, tak。Okej, okay, o! Jest duża mapa. Dobra, w sumie... w sumie tak, można to w kilku słowach stwierdzić. Pojawił się nowy Yuiki, Rarin Yuiki. I stwierdziła, że zniewoliliśmy Karin Yuiki, co w sumie nie jest dalekie od prawdy. I ten, i będzie uwolni go, żeby nie cierpiał. A my za to musimy ją... przekonać, że żeby nam pomagała. Dobra, zwiedźmy okolice. Mamy dużo czasu. Dobra. Jor. Fia. Dobra, Karina. Tutaj. Okej. Okay. Jeszcze. Ty. Ikimasu znaczy idę. Dobra. Długo się pewnie to zbiegną. Okej, okay, jest pewna irytująca rzecz w tej mapie, mianowicie to wąskie przejście. Jeżeli chcemy tutaj się jakoś rozłożyć sensownie, musimy albo przebić się do tego punktu na środku, albo latać. Tylko, że nie latamy. Więc tak. Wrażliwość na ogień. Dobra, Fia, musisz zmienić broń. Na przykład na to. Możesz to rozwalić. 13? Nie, 11 razy 3. Ty możesz to rozwalić. 54, czyli tak. 46 minus 36 razy 2. Zniszczyć to, dobra, weź się za to. Dobra. Idźcie naprzód po spalonych szczątkach tego czegoś. Rarin Yuiki, na nią trzeba trochę uważać. Jej atak ma zasięg 2. To też ma zasięg 2. Ma też latanie i drain. I mocno wali z inteligencji, atakuje piorunami. Jak z naszą odpornością na pioruny? Karin Yuiki, nie najlepiej, musisz uważać. Ty też nie, ty też nie.
Okej, okay. Ior ma odporność na pioruny, to... Dobrze by było, jakby on na nią szarżował. Okej. Okay. Ale znajdujemy tutaj ciekawe rzeczy. Raz, dwa. Ale jak się tutaj poruszymy, to powinniśmy jeszcze być bezpieczni. Fia. Jak twoja odporność na pioruny? Okej. Okay. Jak twoja odporność na resistance? Może tak. Nałóż Sage's Medal. To daje ci od resistance 19. Powinno ci z grubsza uodpornić na jej ataki. Co, jak z tym? Ice. Później możemy w następnej turze się tym zająć. Dobra, mam nadzieję, że ta drużyna poradzi sobie z Yuiki. Bo reszta zbiera jeszcze rzeczy. A nie chce mi się czekać na nich. Fajnie, że aż tutaj podleciałaś, tylko po to, żeby oberwać z powrotem. Jak bardzo Mikeyu oberwie. Będzie musiała zużyć... Czy ją wyekwipowałem w ten? Nie pamiętam. W każdym razie nie przeżyję tego. Ale dobra, zobaczmy. Bo i przeżyje. Dobra. Dobra. 4 obrażenia zada. Albo nawet mniej. Bo tarcza weszła. Dobra, Rarin Yuiki. Zobaczmy. Co chcemy w ciebie walić? Defensa masz zdecydowanie mniej, o 4, ale my mamy 5 więcej ataku. Dobra, a jak z obroną? A, atakuje nas z łukiem, bo mamy... Okej, okay, łukiem zada nam troszkę więcej obrażeń. Dobra, atakuj tym, co zada najwięcej obrażeń, dobra. Bijcie się. A właśnie, czy ja ją zabiję, czy nie? Nie zabiję jej. Chyba, że jakiś szczęśliwy kryt wejdzie. Flary! Ale wycisk! Dobra, Fia! Nie musiałaś aż takiej rozwalać. Dobra, czy możemy odpowiedzieć? Tym, dobra. Zmiażdż to. O, Karin Yuki! 5% szansy na zrobienie czegokolwiek. Udało ci się. Chyba ta mapa będzie skończy się szybciej niż planowaliśmy. Darkstone, okej. Okay. Dobra, tak. Weź swój petting attack. Tak, zdecydowanie ci się to uda, dobra. Tak, czy... Chcemy coś jeszcze w międzyczasie rozwalić, bo to raczej zakończy nam... To raczej zakończy nam tą mapę. Stone Bullet 5. Oberwiesz raz z powrotem, to nie. Masz wyekwipowany decoy, masz. Dobra, to spróbuj to zniszczyć. Okej. Okay.
Teraz Skariniuki, czy zniszczysz to? 16 razy 2 nie zniszczysz. A to by cię bolało. Dobra, to zaatakuj, dostaniesz parę expów. Dobra, teraz ty, Fia, użyj pału przez łeb. Okej, to nie było aż takie trudne. No, Barona nawet nie był w pobliżu. Zbierał kwiatki czy coś. Ore, kacin to chciata? Sonna okoranai de. Sekkoku mitomete ageteru nda kara. Kacin? Tak nazywa Karinę? Ora, okotteru. Nani kyū ni? Futari sugoku naka yosasou. Ima no sentou de futari no aida ni nani ga atta no? Raryniuki jest dziwna. Nie wtrącajcie się do bitwy kotów. の下僕になって。私の足を舐めたり縛られたりするのよ。ダメ、アバロにそんなことさせられない。 仲間になるなんて言ってないけど。 Żeby było jasne, Rarin chyba teraz po prostu sobie nagrywa, nabija się z Fii po prostu. Danrin Yuiki-chan, anata o fuuin shimasu. Yō ga atta ra yobidasu kara kyōryoku shite ne. Kii ga muita ra ne.
アバロから用があるならいつでも呼び出してくれていいけど。じゃあね。Dobra. To było bardzo wymagające, ale... O, okej, mapa się nie skończyła, super. Więc możemy przy okazji wyczyścić resztę tutaj rzeczy. Właśnie, możemy już przywołać Rary Niuiki, tylko nie mamy póki co miejsca. Musimy tutaj troszkę więcej miejsca zrobić, żeby to zrobiło przywołać. Okej, dobra, tak, ta rozmowa była bardzo wycieńczająca, zwłaszcza dla Avaro, który musiał się opierać wielu seksualnym propozycjom ze strony jakiegoś duszka, które z pewnością, tak, nie wydawał się zbyt zaafektowany tym, więc tak, nieważne, nie mówmy o tym, ważne, że Rarinuki jest już w naszej drużynie. Dobra, przywal mu. Wyczyścimy resztę mapy i wracamy do fortecy. Dobra, teraz ty musisz się bronić. Okej, więcej ich idzie. No okej, to nie było już takie fajne. Dobra, chodź tu Ior. Ta. Podejdź tutaj. Teraz ty. Nie przeżyjesz tego. Coś, czego się boisz? Lodu. Chyba, że zaatakujesz go lodem. Wtedy jak najbardziej powinnaś to przeżyć. Chcemy cię złapać. Ogień, jedna gwiazdka. Może go złapmy. Monsta kapcia. Dobra. Dobra, tak. Przywołajmy Rary Niuiki teraz. Tak. Ma skille takie jak w momencie, kiedy walczyliśmy z nią. Może nam uleczyć Mikiyu. A potem będziemy musieli użyć, żeby dopłynęła do tych miejsc i pozajmowała te worteksy. Ale póki co przeciwnicy trochę nam w tym przeszkadzają. Dobra, ulecz Mikiyu. Żebyśmy nie marnowali na te potki. Mikiyu. Możesz wykończyć go. Ta, możesz. Nie potrzebuję ci broń, zmieniałem. Dobra. Ognia! A, ta. A dosyć duży do evasion. Nie najlepszy level up. Thunderclaw. To się chyba przydaje w paru rzeczach, jest dosyć rzadkie. Dobra. Mana się nam skończyła. Dobra, trzeba będzie coś z tym zrobić. Ta Karina bez many trochę słabo sobie daje radę z obrażeniami. Ty masz duży zasięg. Fajne rzeczy się spełnią. Czy dosięgniesz tego? Nie. Dobra, tak, kilka problemów. Trzeba się zająć tym, trzeba się zająć tym. A Rary Niuiki musi iść w kierunku portalu. To ma odporność na Thunder. Ale dobra, jakby co, może go zaatakować też łukiem.
Masz wrażliwość na ogień? Masz wrażliwość na ogień. To... Chcemy cię złapać, Thunder. Thunder może się przydać do szkolenia Rary Niuiki. Dobra, capture rope i złap to. Nie, jeszcze zjadł sobie Spirit Feather. O, coś nowego. Właśnie, jedna sprawa. Dostaliśmy z Rally Niuiki coś jak Sylph Knuckle. Czy to daje latanie? Nie, tylko zwiększa odporność na pioruny. Okej, myślałem, że to jest to, co daje latanie. Dobra. Czy złapiesz to? Nie złapiesz. Chyba, że ci pomoże Rally Niuiki. Rally Niuiki zada 10 obrażeń, to będzie 34. To wtedy 10 plus 5, 15 razy 2, 30. To nie starczy, dobra. Ty musisz się nagulgać. Dobra, przywal mu. Ale nie tak. Dobra, ma poniżej 30. Jeżeli Fia trafi, to złapie, ale ma 3/4 szansy na trafienie za każdym razem. Tak 50-50, że to się uda. Super. Okej, inteligencja się przydaje. Dużo nowych rzeczy. Pamiętam, że przynajmniej raz wracałem do tej lokacji, bo właśnie te rzeczy, które teraz nam dropią, to przydawały się do czegoś, więc dobrze, że teraz nam dropią. Ior, spróbuj to złapać. Chociaż będziesz miał małą szansę na to. Ale co? Wierzę w ciebie, Ior. Wierzę w siłę krytów Iora. Dobra. Pomóż z tym, żeby Rarin nie musiała tracić czasu. Dobra, Rarin idź. Dobra, teraz Fior, teraz jest twoja szansa na łapanie rzeczy. Ior, postaraj się. Może Fia to poprawi. 64%. Dobra, następnej turze, jak ktoś to złapie. Może ty to złapiesz? 17. Pokaż nam, co umiesz. Tak. Szczęśliwy. Dobra, Avaro, podejdź tutaj. Okej. Dobra, czy coś się zespełni? Tak, tam się zespełniła kolejna ta. Trochę nam to jeszcze spowalni nasze działania. Avaro, capture rope i teraz twoja szansa. Już najmniejszy level. Złap to. Super, w końcu. Dobra. I tak. Daleko ty możesz pójść? Tutaj. Ty tutaj.
tutaj. Dobra, Hashior tutaj. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zespełni znowu. Zespełniło się. Coś, czym... słabo sobie radzisz. Dobra, wróć tutaj. Tak, nie powinienem zabierać tam stamtąd Mikiju. Dobra, jesteś w stanie to zniszczyć? Nie do końca. Ale staraj się. Jesteś sparaliżowany, dlatego masz mało punktów ruchu. Dobra, Fia, dokończ to. Dobra, dasz sobie radę. Super. 63 na 40. Na szczęście mamy nowego Yuiki do szkolenia, więc niedługo przydadzą się nam te rzeczy. Dobra, to może zwiedźmy też te pokoje po bokach, bo tam chyba też może się coś spełnić. A chyba coś właśnie wyszło z pokoju. O, super! Nie zajęła nam żadnego miejsca, więc... Rarin, zajmij to w końcu. I tak, Mikiju. Wierzę w ciebie, Mikiju. Nie musieli ją wycofać za chwilę, ale... Dobra. Spełniła swoją rolę. Co to robi? Odporność na fizyczne. Dobra, masz swój Heated Cleaver. Więc... nie przejmujesz się tym. Dobra, zajmujemy trochę miejsca Rarin. Przywołam ją. Chociaż Rarin chyba ma 4 punkty ruchu, z tego co pamiętam. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, dobra, i tak trzeba ją przywołać. Mhm. 25 ataku. To ci się nie spodoba, Jor. Ale może wejdzie cover. Dobra, cover, super. To nie możemy za bardzo mu odpowiedzieć. Chyba, że się schowamy tutaj. Dobra. Rarin. Czekaj. Karin, podejdź tutaj. A ty wracaj do domu. Dobra, co chcemy zrobić? Trochę to go osłabi. Dobra, spróbujmy tak. Sword Flash. Denerwujące. Dobra. Szanse na złapanie są małe. 11 obrażeń razy 2. O ile nie wejdzie kryt, to nie zabijesz. Ale wierzymy w ciebie, Jor. I... dobra. Coś to dokończy. Dobra, czy Rarin może wejść? Może wejść. Dobra. Dobra, ty nie lubisz piorunów. Się przyda.
Podejdźcie tutaj. Dobra. Awara się tego nie boi. To będzie boleć. Dobra. Ior. Do 3 razy sztuka. Super. O, to też pamiętam, bardzo często się przydaje w różnych receptach. Dobra, co teraz chcemy? Chcemy się tego pozbyć. Na przykład lodowym łukiem. Wolej. Dobra, ognia. Tak lepiej. Dobra. Super, i teraz Ranin może to zająć. I już z grubsza mapy mamy. Mapę mamy ogarniętą. Dobra. Karyna przejdzie się tam. Zobaczy, czy coś tutaj jest ciekawego. Pozbieramy jeszcze te... skarby po drodze. Fia, w sumie już nie masz nic do roboty. Karyna tutaj. Thunderstone, okej, to się przyda. Jeszcze tam mamy do zebrania. Dobra. Zostawmy tutaj jeszcze ten, bo w tej grze jest coś takiego jak mimik. Jeszcze żadnego nie spotkaliśmy, ale jak jest tyle skrzyń koło siebie, to śmierdzi mimikiem. Możesz w sumie też Fia tam podejść. Dobra. Wróć. Nie to chciałem zrobić. Miałem podejść tutaj czy coś. Tak. O, właśnie. Danger Sense wykrywa mimika. Karyna. Niestety nie masz many, więc nie zadajesz mu obrażeń. Szczęście nie ma dużo życia. Dobra. Physical Construct. Masz odporności na physical? Nie masz. To spróbujmy cię normalną bronią zaciukać. Dobra. Pierwszy atak. Przeżyjesz. Drugiego nie. Karin Yuki zginie. Ale to są akceptowalne straty. Avaro, idź. Nie pójdziesz nigdzie już. Dobra. Rarin, idź po tamten drugi skarb. Chyba, że... użyjemy pałatki. Pięć... Nie, 3 razy 2 to nas nie urządza. Dobra, zaciukaj to po prostu.
Chyba, że wejdzie ci kryt na ciebie. Nie powinno. Uuu, tak lepiej. Dobra. Karyna, przeżyjesz, żeby walczyć następnego dnia. Dobra, ty tutaj. Gem, fajnie. Tutaj 80 FIA punktów. Rubber bracelet. To bracelet, który daje też chyba jakąś odporność. A, daje grounded. Ten skill, który pozwala przez niektóre pułapki przechodzić. A tutaj? Sylph Necle, kolejny. Dobra, no to... No to tyle. Dużo rzeczy, które się przydadzą prędzej czy później. Sky Necle. To jest chyba coś, co pozwala nam latać. Więc możemy wrócić się do tej jednej mapy, w której nie mogliśmy latać i ją wyczyścić do końca. I coś nowego mamy. Dobra, to chcemy sobie zachować na następny odcinek. Dobra, to w międzyczasie jeszcze zajrzyjmy do treningów. O, dla ciebie coś złapaliśmy. Rezystancje są takie sobie. Zobaczmy, co tobie możemy dać. Cyclone, nowy atak, który ma zasięg 4. Tak, poproszę. Dobra. Physical, raz, dwa, trzy. Co jeszcze możemy ci dać? Construct, condition. Się przyda. Agility, też ci się przyda. Capture attack. Problem z nią jest taki, że jej siła nie jest najlepsza. Chociaż i tak chyba więcej niż Karin Yuki. Więc tak jakoś nie pamiętam, żeby zbyt często używał jej Capture Attack. Ale to jest kolejny atak dystansowy, więc może się przydać. Coś, co nas najmniej interesuje. Teoni. Coś jeszcze? Ten Spirit i ciebie. Erf. Tych nie chcemy zużywać. Więc będę musiał trochę pofarmić dodatkowe rzeczy na nią. Zobaczmy. Holly. Healing Wind. Potwor w Holly bardzo długo nie dostaniemy. Thunder dwukropkowy by się przydał. Chyba jest jedno miejsce, w którym możemy takie zdobyć. A poza tym mogę nafarmić duchów. To ci zwiększy inteligencję. Właśnie. Rarin Yuki jest dosyć ofensywnym Yuki. Ma bardzo dobrą inteligencję i czary też są całkiem spoko. Ma dzięki dobremu move i temu skillowi, który ma tak 4 zasięgu, no to sprawia, że zazwyczaj bardzo łatwo jej wejść w zasięg i kogoś naparzać czarami. I gdyby tego jeszcze mało, ma Drain, czyli 40% szansy na to, że wciągnie 50% obrażeń i się uleczy. Więc tak, Rarin... A jeszcze lata w standardzie. Więc to jest super przydatny Yuiki. Bardzo lubię go używać chociaż. A jeszcze ma leczenie, to też się bardzo przydaje. Więc tak, to był bardzo przydatny nabytek do drużyny. To z pewnością niedługo nam się przyda. Dobra, póki co to dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!